Siemaneczko ludziska. Dzisiaj w związku z tym, że sprzedałem sprzęt, sprzedałem Yamahę, poszła za 500 euro, słuchajcie, taka cena była ostateczna moja. Poszło za 500 i teraz mając do wydania 500 euro, chcę wam pokazać, jaki sprzęt jest dostępny za te pieniądze na rynku niemieckim. Czy w ogóle da radę coś z tego, czy da radę kupić taki motocykl, który będzie nadawał się do jazdy i to tylko za 500 euro, czyli jakieś 2000 zł, 2200, 2500 do 2500 chyba to będzie, nie? Nie wiem, jaki jest teraz kurs euro, także następny odcinek będzie o tym, że jedziemy po motocykl oglądać i to będzie za 5 stówek, słuchajcie. Za 5 stówek motocykl, który ma być do jazdy tylko z przeglądem ze wszystkim, tylko rejestruje i jeżdżę. Zobaczymy, czy to się uda. Znalazłem już kilka fajnych sprzętów, które są oscylują mniej więcej w granicy 600-650. Za 500 jest Yamaha XJ900 w całkiem ciekawym stanie. Jest też XS400 i to jest już chyba 12E model. A najlepsze jest to, że to jest Maxim odmiana. Jest też tu Honda Scrambler 250 chyba, albo 200 mi się wydaje, niedaleko mnie, za 600 euro. Na chodzie wszystko, tylko trzeba zmienić opony i coś tam jeszcze, kilka rzeczy. Ale pierdoły, ogólnie odpala, jeździ, chodzi i można użytkować. Ale nie ma przeglądu, a ja bym chciał taki motocykl, który będzie miał przegląd i do 500 euro. No jestem w stanie dołożyć jeszcze jakąś stówę, jak coś będzie naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, no ale to zobaczymy. I jeszcze chciałem do tego wrócić, kto dzisiaj przejął po motocykl i jak się fajnie sprzedawał motocykl. Przed paroma dniami napisał do mnie Guido też. Guido, gościu taki sobie, że interesowałby go ten motocykl. Przepraszam was. I mówi: jaka jest moja cena? Mówię: 500 euro. Dwa dni się nic nie odzywał. No i w końcu się odezwał i mówi do mnie: dobra, to ja potem o to przyjadę. Mówi: tylko kiedy? Ja mówię: w sobotę mam czas, a w tygodniu teraz pracowałem na popołudnie, także mówię, nie za bardzo ten czas miałem. To może, mówię, przyjadź w sobotę. No i przyjeżdża się do mnie gościu około 12 w południe. Przyjeżdża gościu, starszy typ, koło 60. Przede wszystkim wyszedł, przywitał się kulturalnie. Pokazałem mu motocykl, obejrzał wszystko, pokazałem mu wszystko, co było możliwe, co ja wiem, co jest pęknięte, co jest połamane, co jest gdzieś tam, no, wszystkie detale i defekty, o których wiedziałem po prostu. Gościu bez mówi: dobra, mówi, wyciągnął kasę, zapłacił, tam jeszcze odpalał, próbował odpalić, wlał tam jakiś płyn do gaźników, do czyszczenia, mówi, jak to mówi, klapnie, mówi, to on wtedy sobie przyjedzie, mówi, z czerwoną tablicą, z taką dojazdową tablicą. I po prostu do domu pojedzie. Ja mówię: dobra, spoko, luz, nie ma problemu. Ale niestety nie udało mu się i stwierdził, że przyjdzie z przyczepką. Także motocykl stoi, zapłacony jest, papiery ma, klucze ma i przyjeżdża. Gościu sympatyczny, żeśmy pogadali jeszcze kilka minut o motocyklach, ogólnie o różnych rzeczach. Bardzo fajny, bardzo się przyjemnie sprzedawało, w przeciwieństwie do tych klientów ostatnio. No ale no, nie zawsze trafi się taki fajny i przyjemny klient, jak trafił się dzisiaj po prostu. No, dobra. Zaczynamy serię odcinka Motocykl za 500 euro. Znaczy z odcinków. Mam nadzieję, że tych będzie i więcej, że będę miał okazję jechać do kilku osób. Ciężko może być z nagrywaniem u innych osób, ale to będę wam na bieżąco zdawał relacje, jak to wygląda. Także zapraszam was na nowe odcinki. No i jeszcze w tym tygodniu, bo teraz nie dałem rady, będzie odcinek o tym, co trzeba zrobić w Fordzie, żeby przeszedł TIF, czyli przegląd niemiecki. A przypominam, że przegląd w Niemczech robimy co 2 lata. No, ciekawe, czy się opłaci. Nie mam pojęcia. Ale lubię tego Forda. Fajne mu fotele, wygodne, trzymają dobrze. Dobra, bo ja się rozkręcę i zacznę opowiadać czym innym. Siema, oglądajcie, patrzcie. A jak nie, to nie oglądajcie, nie patrzcie.